Dzień dobry wszyscy Skyrimomaniacy, Skyrimoholicy. Słuchajcie, dzisiejszy Skyrim będzie wyjątkowy, bo będę jadł. Tym on nie wziął kanapek do szkoły. Zapomniał. I muszę je zjeść za niego. Co to jest, pleśń? Nie, chyba nie. To mąka. Więc będę jadł kanapki i będę gryzł rzodkiewki. Więc bardzo was przepraszam za ten mukbang. Ale po prostu nie jadłem śniadania. No, lecimy z tym. Wow. To już koniec! Słyszałeś, Draugr, to już koniec. A on się boi. No i zajebon go. Rzodkiewki to jest coś super, słuchajcie. Polecam. Postaraj się nie uruchomić żadnych pułapek, dobrze? Spierdalaj, Markurio. Dobra, to są dwa walenie. No powiem wam, że mi się to nie podoba. Bo jest tu tych filarów od cholery. No dobra, tylko czy gdzieś tu jest napisane, narysowane, no nie wiem, zagadka jakaś, tylko gdzieś znajdę wytyczne do tej zagadki. Czy gdzieś tu było coś narysowanego? No nie widzę tutaj nigdzie, żeby było napisane, o zobaczcie, tak będzie wyglądało coś tam, nie? No jest 6 filarów w ogóle. Skąd ja mam wiedzieć jaki? Może na tym amulecie jest? Nic tu nie ma. Mam milion kombinacji, kurwa, robić. Chcemy nowy poziom? O, nie zwróciłem uwagi. Kondycja. Poka, poka. O! Bardzo dobrze. Bardzo mi się to przyda. No dobra. Jak rozwiązać te zagadki, kurwa? Markurio, no ja nie wiem, kurwa. Nikt z nich nie miał przy sobie czegoś, co by mi zasugerowało to. Czy tu coś jest? Nie ma. Tam coś jest? Tych kombinacji może być od zajebania, no. Wiecie, wróćmy się, może tam gdzieś było, kurwa, podane to. Markurio, nie narzekaj mi tylko. Czy tu było coś? Chuja, tu nic nie było. Czekajcie, bo ja kurwa może nic nie widzę. Nie, wszystkie są takie same. A, dobra, z tyłu jest. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Tu wieloryb, dobrze. Tu wąż, dobrze. Tu orzeł. Tu orzeł, dobrze. I wieloryb, dobrze, kurwa. No dobra, tak się kurwa robi. Czasem po prostu człowiek nie widzi, co się dzieje. Markurio, dawaj, napierdalaj typa, bo on mnie kurwa rozniesie. Ale go w chuja zrobiłem. Markurio, dawaj go, kurwa. Napierdalamy dziada. Pan śmierdzi. Sorry, Markurio. Nie pokonasz mnie!
Rozjebany. Złoto. No niewiele miał ze sobą, wiesz? Sorry, że ci jebnąłem, Markurio. I stąd wylazł, tak? Stąd draugry wylazły. Ciemno w chuj. W chuj. No ale ewidentnie mam iść tutaj. Narzędzie do balsamowania? No nie, w chuju to mam. Co tam w kuferku? 11 sztuk złota, wow! A, myślałem, że muszę to przebić jakoś. Wcale nie musiałem. No dobra, tu kolejna zagadka na mnie czeka. Ale już znam te podstępne kurwa zagadki, więc wyjebany w nią mam. A wy chuje! Te ruiny byłyby może ciekawe, gdyby nie to, że jestem ekspertem w dziedzinie historii Nordów. Czyli co tu ma być? Dobra. Trzeba tak zrobić, żeby... A to też o jeden? Tu raz, dwa... O kurwa. Czyli tutaj... Nie, no też o raz. Dobra, to będzie to. Dobra, i teraz uwaga. Pyk! Tak to się kurwa robi. Nie inaczej. Mistrz zagadek. Taki ze mnie jest gagatek. Zaczekaj, mój chłopcze, zaczekaj. Co jest? Pomyślałem, że to najwyższa pora, bym cię dogonił. Aha. Debilu! To ja mam uważać, Markurio, tak? A to ty wchodzisz, kurwa, w jakieś te... Co chcesz? To po prostu... To grupa magów z czasów poprzedzających powstanie cesarstwa. Bardzo potężnych, bardzo tajemniczych. Nikt nie widział ich od ponad 100 lat. Już mówiłeś. Zniknęli razem ze swoim sanktuarium na wyspie Ardeł. To przejebany stary pończ. Dobra. O kurwa. To po to mi był potrzebny, widzę. Dobra, ostatni gryz. No, spójrzcie na to. Nie spodziewałem się, że znajdziemy coś takiego. No, ale nie. Dlaczego zakopano to tak daleko w... Dol. Nie wiem, ale ten skurwiel na dole pewnie żyje. Dobra, pozbawiamy go mocy. Tak jest, rozjebany. Co tam masz? Szybko. Fragment amuletu Galdura. Wyjebane. Nakaz zapieczętowania. Pomniejszy klejną duszy, dobra. Nie tylko ja to widzę, prawda? No pewnie, że nie tylko. Wielki klejnot duszy. To zupełnie niezwykłe. No, ale co? Jakaś sfera tutaj latająca. Jeśli te ruiny cię przerażają, pamiętaj, że jestem... Jezu, Markurio, dziękuję. Co to jest? Nie mam pojęcia. To niesamowite. Absolutnie niesamowite. Arcymag musi się natychmiast o tym dowiedzieć. Musi zobaczyć to na własne oczy. Nie zostawię tego bez żadnej opieki. Czy możesz wrócić do Akademii i powiedzieć Savosowi Arenowi o tym odkryciu? Proszę, śpiesz się. Co mam powiedzieć Arcymagowi? Powiedz mu, że odkryliśmy coś... Cóż, nie jestem pewien. Nie wiem co. Coś niezwykłego. Jest w tym coś magicznego, ale nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim. Powinno go to zainteresować.
Da sobie radę w pojedynkę? Myślę, że nic mi nie będzie. Wygląda na to, że ten, kto umieścił to tutaj, chciał, by było to dobrze chronione. Ciekawe dlaczego. Do następnego razu. Do następnego razu, no. Ja stąd spierdalam, proszę państwa. Elfia Bułowa za 1100, kurwa, wygląda na spoko, nie? Nie umarli, uciekają przez 30 sekund. No to to moje robi, no. Zwój zamieci weźmiemy, złoto, amulet Akatosza, buty wyjebane, kostur uzdrawiającego dotyku. Lód, lodowa postać. To jak to teraz z tymi krzykami jest? Twój tłum zamraża przeciwnika. Dobra, no nic tu więcej nie ma. Idziemy do wykopalisk Sartal. Aha, tu jest kolejna, co? Gdzie się dźwignia? No nie widać tego uchwytu. Dobra, są wykopaliska. Już nie musimy tam łazić, wystarczy, że sobie wyjdziemy stąd. Mapa. Musimy się do akademii dostać, no klasycznie. Chcesz ze mną pogadać? Nie. Wiele ważnych rzeczy na głowie. A ty chcesz ze mną pogadać? Czy mogę w czymś pomóc akademii? Podziw kolejny składnik. Pomożesz mi z tym? Przypomnij, czego potrzebujesz? Ogromne klejnoty duszy. Kurwa, nie chcę. Przynieś mi ich jeszcze 7. Może mnie podskoczyć w zaklinaniu przedmiotów? Jesteś na właściwym miejscu. Chętnie będę cię uczyć. Ja tylko trenuję, żeby punkty doświadczenia dostawać. Jestem pewien, że szybko do tego dojdziesz. Nie. Mam dostatecznie. Jaki chuj? Pomyśl o tym jako o szansie na ubezpieczenie. Spierdalaj, dziadu, kurwa! Chodźmy do komnaty żywiołów i miejmy na to wyjebkę. No i gdzie ja mam iść? Aha, tutaj. Kwatera arcymaga. Dobra, to tak, tam się wchodziło na górę, tak? Ha? Markoru, ja już przestań tak się kurwa bać wszystkiemu i wszystkiemu dziwić. No nie, to tu nie byłem. Dobry. To jest ten arcymag. Zajebym mu coś. Nie wolę nic nie dotykać, kurwa. Zaraz wszystko jebnie. Dobra, Arcyman. Jesteś tu kimś nowym, prawda? Zauważyłem cię, ale nie mieliśmy okazji. No nie mieliśmy. Rozmawiać. Teraz mamy. Nie. Pozwól, że się przedstawię. Nie będę do niego mówił panie. Jestem Savos Aren, arcymag z Akademii Wzimowej Twierdzy. Cieszy mnie, że bada się tu niemal każdy przejaw magii. Nie pochwalam jednak żadnych badań ani eksperymentów, które zakładałyby celowe wyrządzenie krzywdy współczłonkom Akademii. Rozumiemy się? Niebezpieczne badania muszą to być sporym problemem. Rzecz jasna, trzeba podjąć pewne ryzyko. Po prostu próbuję uniknąć przedwczesnych zgonów. Musimy też postarać się, by nie pogorszyć naszej opinii w Skyrim. Chcę się dowiedzieć więcej na temat historii Widziałem Akademii. Widziałem dokumenty pochodzące z późnej drugiej ery. Poza tym ciężko powiedzieć coś więcej. Obawiam się, że wydarzenia, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich kilkuset lat, spowodowały znaczące braki w naszej historii. Co wydarzyło się w ciągu... Nazwano to... A, wielki upadek, no wiem, no. Klęska żywiołowa, która spustoszyła cały rejon. W porównaniu do zimowej twierdzy... No to wiem, kurwa, Akademia wszystko. Co spowodowało Nikt wielki upadek? Nie jest tego pewien. Niektórzy uważali, że wybuch Czerwonej Góry miał dużo dalej idące konsekwencje, które wyszły na jaw dopiero kilka lat później. Wiem, że byli też tacy, którzy obwiniali Akademię, twierdząc, że to my byliśmy za to odpowiedzialni. No bo to wy, kurwa, Zapewniam oczywiście, że tak. Jednak... Spotkałeś kiedyś mnichów z zakonu Psi-Dzik? Osobiście? Nie, ja nie. Jeden z nich doradzał. Sam jesteś arcymagiem, aha. Ja byłem zaledwie uczniem. Ale to było wiele, wiele lat temu, zanim wszyscy członkowie zakonu zostali wezwani z powrotem na wyspę Arteum i zakon ten całkowicie zniknął. Powiedz mi coś o wielkim upadku. Przecież mówił, kurwa, przed chwilą. Niemalże ożyło. Nikt się tego nie spodziewał. Brzmi fale sami tego nie zalewał. Zimowa twierdza była starożytna i nadgryziona zębem czasu. Nie mogła więc oprzeć się furii morza. W ciągu nocy utraciliśmy całe dzielnice miasta. Z czasem fale cofnęły się, ale zniszczenia były nieodwracalne.
Większość mieszkańców zimowej twierdzy opuściła to, zimowa pierdza, z miasta. Akademia przetrwała, więc tu pozostaliśmy. To fajnie. A jaki jest cel istnienia Akademii? Magia jest prawdziwą potęgą, a nie czymś, czego lękać ma się plebs lub czym bawić się mają politycy. Słusznie. Ona kształtuje światy, tworzy i niszczy życie. Należy ją szanować. Akademia jest miejscem, w którym możemy się na tym skupić, unikając wszelkich nacisków ze strony świata. No dobra. Muszę z tobą porozmawiać o Sartal. Proszę tylko nie mów mi, że kolejny uczeń spłonął. Nie. I tak mam już dosyć na głowie. Znaleźliśmy coś w Sartal. Znaleźliśmy jakąś kulę. Totwir chciał, żeby ci ją pokazać. A, tak. Rozumiem, że Tolvdir ma dla mnie nieco bardziej... szczegółowe. Dziękuję za zwrócenie na to mojej uwagi. Twoją małą grupką na ogół opiekuje się Tolvdir, prawda? Tak. Jako, że obecnie najwyraźniej jest czymś zajęty, a ja będę musiał zobaczyć to odkrycie na własne oczy, myślę, że musisz zacząć zgłębiać ten temat. Porozmawiaj z Ulagiem w Arkaneum. Sprawdź, czy wie coś o czymkolwiek, co pasowałoby do twojego odkrycia. No i dobra robota. Dobra robota. Następnym razem, gdy będziesz zwiedzać norskie ruiny, może ci co się dał? Przydać. Kostur magicznego światła. Cel? Wydawało mi się, że to oczywiste. Merkurio, chcesz kurwa patrz, taki kostur? Bóstwa ci sprzyjają. Nie jestem jucznym mułem, tylko początkującym czarodziejem. Taki kostur patrz, dam ci. No dobra, byle szybko. Co ty masz? Bo ty masz co? Różkę sanguina. A ja mam na przykład... kostur... magicznego światła. Do wyjebania. Ruszajmy więc. Patrz, co robię z tym twoim, kurwa, kosturem. Pa, pa to. Wyjebałem go, widzisz? Wyjebałem twój kostur. W dupie mam twój kostur. No muszę tak czasami robić, kurwa, słuchajcie. Idziemy do Arkaneum. To fajnie, że tu się wszystko łączy ze sobą. No, dziadu, mów. Czy jest coś, co znajdę tutaj? Zebranie tej kolekcji pochłonęło. Potrzebuję informacji o Sartal. Tutaj wieści szybko się rozchodzą. Udało mi się odkryć tajemnicę, tak. Nie musisz nawet pytać. Nie, nie mam niczego dla ciebie. Przynajmniej na razie. Nie masz niczego, co mogłoby Powiedziałem pomóc? Powiedziałem już, że nie. Ortorn ukradł kilka ksiąg, gdy uciekł do twierdzy zabójczego blasku, żeby przyłączyć się do przywoływaczy. Coś w rodzaju propozycji zawarcia pokoju. Wydaje mi się, że w tych tomach mogły znajdować się ważne informacje. Jeśli chcesz je mieć, musisz porozmawiać z Ortornem. Nikogo nie obchodzi, że Ortorn ukradł Akademię? Arcymag Aren pozwala, by to wszystko samo mogło się uporządkować. Ale zdaje się, że porządkowanie przypadnie tobie. Kurwa, znowu jestem chłopcem na posyłki. Kim jest Ortorn? Był uczniem tej Akademii. Niezbyt utalentowanym, ale zadawał się z grupą magów, którzy go polubili. Kiedy oni odeszli, uciekł za nimi. Ukradł zapasy i księgi Akademii. Pewnie po to, żeby im się przypochlebić. Dlaczego ci magowie są w twierdzy zabójczego blasku? Nazwijmy to, interesowały ich badania wykraczające poza granice wyznaczone przez Akademię. Dlatego przekonano ich. No dobra, kurwa. Hej, uważaj! Dobra, Markurio, przestań. Ej, ty! Mam kilka pytań. No jakie masz, kurwa, pytania? Znasz trochę Sartal, prawda? Nic ci, kurwa, nie powiem. Coś tam znaleziono. Jesteś tak podejrzanym typem? Tak, arcymag został poinformowany. Doskonale o tym wiem. Tolvdir wciąż przebywa w Sartal, prawda? Oczekuję, że gdy powróci, zda mi pełny raport. Dlaczego cię to obchodzi? W Sartal odkryto coś na tyle istotnego, że Tolvdir wysłał nowego członka Akademii, samotnie, by ten dostarczył wieść. To brzmi zupełnie jak coś, co powinno interesować wszystkich. Mnie w szczególności. Ale jesteś śliskim typem. Dziękuję ci za pomoc. Możesz już iść. Mam wiele ważnych rzeczy na głowie. Twoje troski do nich nie należą. Ja mu jebnę zaraz po prostu. Naprawdę. Hej, uważaj! Tędym? Naprawdę wyjdę? Uważasz, że musimy rozmawiać? Kurwa, nie wiem, czy wyjdę tędy, czy nie. Komnata żywiołów.
Boże, ile łażenia przez drzwi, masakra. Dobra, musimy znaleźć tego kurwa gnoja. Zobaczmy, gdzie on jest. Tu. O chuju złoty. Czyli muszę stąd iść. Dobra. Niech będzie, z farmy chłodorytu kurwa się przejdziemy. Przynajmniej jest w miarę ładnie. W końcu jakaś zmiana klimatu, co nie, Markurio? Chodź, chodź. Cały czas popierdalanie przy tej samej pogodzie jednak może trochę zmęczyć. A teraz i motylki kurwa lecą, i mamy niebieskie niebo błękitne, i strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj. Kurwa, padł mi pod nogi lis. Tygrys szablozębny. Skąd one się biorą w tych kurwa Skyrim? Dużo jest właśnie takich mamuty, tygrysy szablozębne, niedźwiedzie jaskiniowe. Dużo takich rzeczy z prehistorii, no, które zostały wybite. Rzeczy, zwierząt. No, o to mi chodzi przecież. Kurwa, znowu niedźwiedź. Ja pierdolę. Może to jaskini się udamy. Coś będzie tam ciekawego. No, wiecie, to Skyrim, trzeba sprawdzać kurwa jaskinie, nie? Jaskinia skrzącej mgły. Zerknijmy, co my tu mamy? Drogi, kurwa. Skąd mnie napierdalają? Farmerowie. Dobrze, nie chcę się jakoś specjalnie eksplorować, chcę przez nią szybko przeleźć. Mam ważniejsze sprawy na głowie niż wasza śmierdząca jaskinia. Szkoda, że to światło, które mam, zostaje tylko na 60 sekund. Falmer rozjebany. Gdzie on jest? Trucizna mi jest niepotrzebna. Nie wiem, czy stąd przyszedłem, czy stamtąd. Nie wychodzę z tej jaskini. Zajebał mnie? Ja pierdolę, nie wierzę w to. No nie wierzę w to, że mnie zajebał kurwa jakiś farmer. Obsrany, obrzygany. Jak to pomów z Toltwirem? Co wy pierdolicie? No. Gdzie ja kurwa polazłem? Nie zginąłem? Kurwa, było blisko. Nie wiem, oni mają rzeczy w kufrze, więc nawet nie ma co kurwa tego sprawdzać. Nie wiem, po co łażę do tej jaskini w sumie. Mróz w jaskini jesteś, kurwa, Markurio, już przestań. Nie bądź taki miękki, kurwa.
Fust! No i dobrze. I rozjebaliśmy ich. Tak trzeba, Markurio. Uff, dobra. Bo już się bałem, że to koniec. Coś jeszcze tu? O, zmiana klimatu. Fus! No i po chuj, kurwa. I po chuj do mnie skakałeś. Coś tu trzeba nacisnąć? Nie, po prostu otwieram drzwi. Tam jest, kurwa, golem jakiś. Krasnoludzki centurniu, kurwa. Kurwa. Jak mnie dojebał, kurwa, po plecach. No koniec, 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 kurwa. O ja pierdolę, ale nie mam szans, ale nie mam szans, ale nie mam szans, muszę coś wykombinować, kurwa. Markurio, weź, kurwa. O-o. Dobra, stąd będziemy napierdalać go. Jest tu trochę rzeczy, gdzie można... O kurwa. Markurio oberwał. Pokonam, pokonać, w sensie pokonamy go, Markurio, dawaj. Dawaj, dawaj, już blisko. Tak jest, rozjebany! Elfia strzała, krasnoludzki olej. Rdzeń energetyczny Centuriona.
Weźmy, kurwa, nie wiem, czy mi się przyda do czegoś, ale... Różnie bywa. Ładnie to zrobiliśmy, Mercurio. Pomysłowo. W takich chwilach człowiek docenia ciepło ogniska i mocny trulek. Elfi łuk wyjebane, złoto. Szata nowicjusza też nie. Da się stąd wyjść? Tędy. Aleśmy dali do wiwatu, co? Mercurio, jaskinia skrzącej mgły. A, i co? Innymi słowy, spierdalamy, tak? Cześć, zła strona. A i owszem, tu jest Skyrim. Eta Skyrim! No i jesteśmy. Dobra, teraz trzeba dojść do tamtej twierdzy. Nie wiem, przez góry nie będzie łatwiej. Szybciej będzie ominąć te. Wow, a to co? To Talos, nie? Ciekawe miejsce na kapliczkę Talosa. Znowu tam jakiś smok, kurwa. Tu jest ta twierdza. Dotarli my. Twierdza zabójczego blasku odkryto. Idziesz, Mercurio? To Mercurio? Nie, to kurwa jakiś typ. Weź to na przechowanie. Wrócę po to później. Dobrze ci zapłacę. Tylko nie zgub tego. Dzwoni, nie wiesz, mam co chodzi. Czasu na rozmowy. Zabiję cię, jeśli na mnie doniesiesz, albo mnie wykiwasz. Nie żartuj. Coś! Fus! Kurwa, nie da... Fuck! Mam za duże obciążenie, żeby biec, kurwa. Aaaa! Przedmioty, kurwa, co on mi dał? Jakieś buty mi dał, nie? Upuść. Wyjebane mam te twoje buty, kurwa. Ktoś tu jeszcze jest? A już ci. Come to daddy, kurwa. To on tak wyjebało tego Atronacha? Kurwa, niebezpieczne to stworzenia. Dobra, idealne miejsce, żeby zapisać, zakończyć dzisiejszą rozgrywkę. Dzięki wielkie, buziaczki, papa.